Cześć, jestem pod grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, który widzicie tutaj, dokładnie nad moim palcem. Jednak dzisiejszy temat jest nieco inny niż ten wyjątkowy pałac. Zajmiemy się innym wyjątkowym pałacem, który był dokładnie za moimi plecami. O tutaj, tu gdzie widzicie ten trawnik, znajdował się pałac Brühla, który wraz z końcem wojny został wysadzony. Nie został odbudowany, jednak jego piękna możemy podziwiać na akwareli, którą zaraz wam pokażę. Zaczynajmy! Dzisiejsze nagranie zaczynamy od szkicu, który znowu, tak jak w przypadku Zamku Królewskiego, który jakiś czas temu namalowałem i jeżeli go nie widziałeś, to zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego nagrania. Zamek Królewski w Warszawie. Tam również stosowałem perspektywę centralną, tak samo jak w tym temacie. I w serii, która się już zaczęła z pałacami i rezydencjami warszawskimi, będę właśnie stosował perspektywę centralną. Także jak widzisz, punkt zbiegu wyznaczam na środku kartki i wykorzystuję tylko ten zbieg, który jest dokładnie w środkowej osi, jednak on nie jest w środku geometrycznym kartki, jest nieco przesunięty na dół, dlatego że jak wiesz, horyzont to jest wysokość człowieka, także pałac musi być w większości powyżej horyzontu. Ale część znajduje się poniżej, dlatego punkty są umieszczone tak, żeby wszystko się zmieściło. Zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, do polajkowania wideo. Dzięki temu wideo to będzie lepiej pozycjonowane w Google i dotrze do jeszcze większej ilości osób, które z niego skorzystają. Także już teraz bardzo Ci za to dziękuję. Zacząłem rysować od elementów najważniejszych i rysuję elementy największe i najważniejsze. Czyli główny korpus budynku, następnie dach. Dach ten jest łamany, także mamy zmianę kąta i ważne jest, żeby do takiego generalnego podrysu w akwareli używać twardego ołówka, przez co jest możliwe nierozmazywanie tego ołówka pod wpływem ciepła ręki, a jednocześnie ten ołówek jest mniej widoczny, także jeżeli ktoś nie lubi ołówka na akwareli, no to im wybierze twardszy ołówek, tym jest lepiej. Kiedy mam już zarysowany główny korpus i dwa ryzality boczne, a także zaznaczany ryzalit środkowy. Ryzality to są te pionowe, wystające części budynku, wystające poza obrys głównego korpusu, czyli dwa boczne elementy środkowe są delikatnie wysunięte do przodu i dlatego są to ryzality. Kiedy te części są już gotowe, zaczynam rysować główne okna. Zaczynam oczywiście od tych największych, których rozplanowanie zajmuje najwięcej miejsca, a potem przechodzę do tych mniejszych, umieszczonych na dachu. Rysuję też okna, które są na pierwszym piętrze, na drugim piętrze. Rysuję też te, które są na parterze. Okna i drzwi wejściowe. Ten pałac jest niezwykle ciekawy w swojej strukturze. Warto go narysować, warto go namalować. Inaczej jest, gdy się patrzy na rysunek jedynie wrażeniowo, czy na zdjęcie jedynie wrażeniowo, a inaczej jest dany obiekt rysować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rysujemy, to poddajemy nasz obiekt wnikliwej analizie i dzięki tej wnikliwej analizie możemy dokładnie się przyjrzeć wszelkim proporcjom, wszelkim detalom i temu, jak nasz budynek naprawdę wygląda. Rysując, dodaję kolejne detale i jest to m.in. podział okienny, szprosy, a także kiedy okna są mniej więcej wykończone, zabieram się za kolejne elementy. Najważniejsze jest, by rysować etapami, tak jak to zwykle powtarzam w każdym wideo, czyli tak, by rysunek w każdym momencie był skończony.
Co ciekawe, ten pałac uznawany był za jeden z najładniejszych, nawet najpiękniejszych pałaców warszawskich. Jest inicjatywa Saski 2020, chyba to się nazywało, czy 2018, która chciała nakłonić rządzących i opinię społeczną do odbudowy Pałacu Saskiego i znajdującego się obok Pałacu Brühla w Warszawie. Jednak inicjatywa nie doszła do skutku, a fundamenty, które zostały odkopane do badań, zostały z powrotem zasypane, także fragmenty tych budynków i tego Pałacu Brühla i Pałacu Saskiego znajdują się do dzisiaj pod ziemią. Zajmuję się teraz krzywiznami daszków w ryzalitach bocznych. Kiedy mamy już mniej więcej zarysowane główne elementy elewacji, to znaczy okna i tą główny korpus budynku, możemy też narysować oficyny po lewej i po prawej stronie. A następnie przejść do detali i do podziałów elewacji, czyli do gzymsów stropowych, do gzymsów podokiennych i do wszelkiej maści dodatków, które wpływają na późniejszy odbiór tej elewacji. One będą delikatnie widoczne pod akwarelą, dlatego że elewacja będzie jasna. Ja to wszystko planuję z wyprzedzeniem, to znaczy w akwareli jest tak, że jeżeli się czegoś nie przewidzi, to potem dróbki wszelkie podczas malowania są pewnym utrudnieniem. I tak jak widzisz, wszystkie linie, które nie są poziome, zbiegają się do tego jednego punktu. Czy posadzki, czy oficyn, czy tych ryzalitów bocznych, lewego i prawego. Kilka tych wszystkich linii zbiega się do jednego punktu, który jest dokładnie tam, gdzie drzwi na osi centralnej.
Kiedy mamy już okna i mamy też szprosy i podziały okienne, możemy narysować boniowanie w dolnej części budynku. To są te poziome linie na parterze, które rysowałem, a także okna w oficynach bocznych. Poza tym mamy też schody przed frontem budynku i pewne obniżenie w terenie, które akcentujemy krawężnikami po lewej i po prawej stronie. Następnie możemy zająć się pilastrami pomiędzy oknami, a także podziałami posadzki oraz latarniami. Jestem ciekaw, co sądzisz o tym nagraniu. Jak ci się podoba tematyka czy seria pałaców na razie Warszawy, potem Polski również? Napisz wszelkie swoje uwagi i pomysły w komentarzu poniżej. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, co sądzisz. Jeżeli jest coś niejasne lub niewytłumaczone, to też bardzo, bardzo chciałbym dowiedzieć się, co mogę zrobić. Każde z tych wideo było merytoryczną bazą wiedzy dla każdego, kto chce się uczyć malować, kto może nie wie, czy sobie poradzi, nie chce iść na kurs, albo się boi, albo po prostu chce rysować lub malować w domu. Także daj mi znać koniecznie, napisz komentarz, co sądzisz, czy ci się podoba, co ci się podoba, co ci się nie podoba. Jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. Nasza praca jest już gotowa, to znaczy pierwsza jej część, a mianowicie szkic. W związku z tym możemy przejść do części drugiej, na którą cię serdecznie zapraszam, i jest to malowanie. Ten tutorial należy również do tutoriali premium, dlatego też część tylko nagrania z malowania, jedynie bardzo, bardzo krótki wycinek całego nagrania jest tutaj wrzucony, a reszta nagrania jest dla ciebie dostępna na stronie artevaloresstudio.pl. Jak tylko go zamówisz, zostanie do ciebie wysłany link z nagraniem, z dalszym opisem, dalszym komentarzem, co robić krok po kroku, więc jeżeli tylko ci się podobało i jeżeli tylko wciągnął ci ten tutorial, to koniecznie przejdź do strony artevaloresstudio.pl/video-tutoriale i maluj dalej razem ze mną.
Tutaj, jak widzisz, rozlewa nam się niebo. To też zależy od tego, jakie niebo. Bo tutaj akurat maluję w taki sposób, że używam dużo farby, dosyć rzadkiej, i rozlewam kilka podobnych tonacji niebieskiego, nazwijmy go z grubsza niebieskiego. I przekręcam go, odwracam tak, żeby ta farba się rozlała po papierze. Spryskuję również. Natomiast czasami też robię inaczej, to znaczy najpierw spryskuję kartkę i nakładam farbę, lub nakładam farbę na mokrą kartkę. Że to zależy od tego, jaki efekt chcę uzyskać. Tutaj, jak widzisz, ta farba sobie bardzo ładnie płynie. No i ważne jest, żeby w akwareli tą pracę przekręcać, tak żeby farba mogła płynąć we wszystkie strony. Dobrze, jak widzicie, farba sobie płynie w dół. To potrwa chwilę. Niech sobie spływa. Ja potem to niebo jeszcze poprawiam w drugiej części nagrania, które jest dostępne na mojej stronie. Ale ono też jest zobaczone na YouTubie. Na mojej stronie tamto niebo przemalowałem. Jak widzicie, ostateczny efekt jest zupełnie inny, bo stwierdziłem, że jednak takie jest zbyt monotonne i chcę nieco pracę udynamicznić. No tu, jak widzicie, nakładam teraz troszkę inny kolor, tak żeby je przyciemnić. To już bardziej granatowy. Tam był bardziej granatowo-szary, natomiast tutaj jest więcej granatu. Tak żeby to niebo było ciemne. Inspirowałem się ostatnią pogodą w Polsce, gdzie było słonecznie, a jednocześnie niebo było burzowe. To uważam za świetne zestawienie, bo mam bardzo, bardzo silny kontrast pomiędzy elewacją budynku a niebem. Dzięki temu ten kontrast robi super, super efekt. Już jak widzisz, używam grubego pędzla do rozlania dużej plamy, a także niewielkiego pędzla, żeby uzyskać ostrą krawędź przy linii dachów, przy linii muru. Malowanie jest proste, wymaga cierpliwości, wymaga pracy, tak jak piszę na swoim blogu www.tewolowestudio.pl/blog. Że to jest jak nauka języka. Jeżeli ćwiczysz, masz efekty. Jeżeli nie ćwiczysz, nie masz efektów. Albo, co będzie bardziej popularnym motywem, chodzenie na jakieś treningi, chodzenie na siłownię, aktywność fizyczna. Ćwiczysz, masz efekty. Nie ćwiczysz, nie masz efektów. Także rysowaniem i malowaniem jest dokładnie tak samo. Ja uważam, że najlepszy czas, żeby zacząć malować albo zacząć rysować, jest teraz. Czyli nie będzie nigdy idealnego momentu. Nie będzie nigdy tak, że nie będzie szkoły, albo pracy, albo jakichś innych obowiązków. Najlepszy czas, żeby zacząć malować, żeby zacząć rysować, to jest teraz. Usiąść,
znaleźć czas, rozpisać sobie w kalendarzu, kiedy mogę w tygodniu poświęcić godzinę, kiedy mogę w tygodniu poświęcić 2 godziny lub więcej. No i wtedy, jeżeli będzie się do tego podchodziło jako do poważnego hobby, to znaczy będzie się regularnie ćwiczyć, to będą efekty. Gotową farbę nakładam na mój budynek, omijając okna, te, które będą jasne, a właściwie to niebieskie, te, które będą jaśniejszymi plamami. No i nakładam tak, by ta farba rozlała się dosyć nierównomiernie, tak, żeby było ciekawie. Zapraszam Cię gorąco do polubienia tego materiału, do skomentowania, napisania, co o tym sądzisz. To jest bardzo ważne, żeby rozwijać ten kanał, bo ja będę wtedy wiedział dokładnie, jakie treści dla Ciebie przygotować. I oczywiście zapraszam do obejrzenia dalszej części, która, tak jak mówiłem, jest w materiałach premium, które można zamówić na stronie artevalorestudio.pl/tutoriale premium i tam znajdziecie kompletne nagranie, jak ta akwarela powstawała, jak potem niebo zostało przemalowane, jak dodawałem detale, jak rozwijała się cała ta podróż przez pałac. Zbliżamy się powoli do końca naszej podróży. Jeżeli chcesz otrzymać pełen dostęp do tego nagrania, przejdź już teraz na artevalorestudio.pl/sklep. Tam znajdziesz tutoriale premium i po zamówieniu tego wideo uzyskasz pełen dostęp do pełnego procesu malowania i elewacji, i przemalowania nieba, i namalowania również posadzki. Wszystko, co jest w efekcie finalnym, znajdziesz w tym wideo. Znajdziesz tam masę fantastycznej wiedzy przygotowanej specjalnie dla Ciebie. Dlatego czekam już na Twoje zamówienie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.